Pociąg Intercity, Sąsiedniczka, ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Łódź Fabryczna przez stację Koluszki, Łódź Widzew wyjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony 1, 2 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony 3, 4, 5, 6 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony 7, 8 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przejmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Interregio ze stacji Łódź Fabryczna do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Skierniewice-Racka, Żerardów, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg zatrzymuje się na niektórych stacjach. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, objedzie z toru drugiego, przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg osobowy LKA ze stacji Łódź Fabryczna wjedzie na tor trzeci, przy peronie drugim. Pociąg kończy bieg. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Uwaga! Po to, że przy peronie pierwszym przejdzie pociąg towarowy. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg Interregio ze stacji Łódź Fabryczna do stacji Warszawa Centralna przez stację Skierniewice-Racka, Żerardów, Grodzisk Mazowiecki. Warszawa Zachodnia wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Pociąg zatrzymuje się na niektórych stacjach. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu.